Kolejny z owoców, jakimi obrodziła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego gminy miejskiej Legionowo, mogą już podziwiać mieszkańcy osiedla Kozłówka. Podziwiać, a w razie apetytu na ruch po niego sięgnąć. Niedawno dobiegła bowiem końca rewitalizacja tamtejszego boiska sportowego, które po dokonaniu odbioru technicznego natychmiast oddano do dyspozycji jego w większości młodym użytkownikom. To modernizacja istniejącego boiska, które jest bardzo potrzebne. Na tym osiedlu mieszka wiele młodych ludzi, dzieciaków, którzy niekoniecznie muszą spędzać czas w czterech ścianach przy ekranie komputera. Dlatego tego typu inwestycje są bardzo tutaj potrzebne. Tak jak mocno już zmęczonemu placowi gry, potrzebny był gruntowny remont, zwłaszcza najbardziej narażonej na zniszczenie jego syntetycznej nawierzchni. Zakres inwestycji zgodnie z opisem projektu zakładał wymianę nawierzchni boiska na wykładzinę z trawy syntetycznej o powierzchni 360 m2 z zasypką piaskową, wraz z wyklejeniem linii oraz częściowej wymianie ogrodzenia boiska z siatki, wraz z montażem nowych furtek. W strategicznych miejscach zamontowano też tzw. piłkochwyty, które, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, bardzo się tam przydadzą. Przydały się również dodatkowe pieniądze, po jakie sięgnięto przy realizacji inwestycji. W lutym gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2022, otrzymując w efekcie ponad 136 tysięcy złotych. Po dołożeniu ich do blisko 80 tysięcy z budżetu obywatelskiego, całe zadanie dało się już wykonać w wersji, jak mawiają niektórzy, full wypas. I od sierpnia wyłoniony w przetargu wykonawca mógł bez obaw zabrać się do zaplanowanej na 6 tygodni pracy. Dzięki możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych zakres inwestycji został rozszerzony, m.in. o urządzenia do streetcourtu, nowe wyposażenie boiska, dwie bramki, kosz oraz słupki tuleje do gry w siatkówkę oraz obiekty architektury, stojak rowerowy, ławkę, kosz na śmieci, chodniki przy furtkach. Za jednym inwestycyjnym zamachem znacząco poprawiły się więc i estetyka, i funkcjonalność całego tego wielofunkcyjnego obiektu, powiększonego teraz o część dla miłośników gimnastyki pod chmurką. A co równie istotne, wzrosło także bezpieczeństwo wszystkich jego użytkowników. Wiadomo, że boisko, które ma zniszczoną nawierzchnię, może dochodzić na nich do urazów. W związku z tym myślę, że ten obiekt będzie się teraz cieszył dużą popularnością. Planujemy niebawem zorganizować tutaj turniej drużyn osiedlowych, piłkarski, tak żeby wszyscy młodzi mieszkańcy tego osiedla mogli wypróbować to boisko i mam nadzieję, że będzie służyć wiele lat tutaj lokalnej społeczności. Tak jak dotychczas, bieżące zarządzanie obiektem wzięła na siebie spółka KZB Legionowo i to jej pracownicy nadal będą dbali o stan techniczny boiska i towarzyszącej mu infrastruktury. Najchętniej, jak widziano by to w miejskim ratuszu, dbali na spółkę z okolicznymi mieszkańcami.